Dawaj. No dobrze, witam serdecznie. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Tutaj są pewne problemy techniczne. Jeszcze dzwonki ściszę, żeby nie było ich więcej. Dobra, o, widzę, że się ruszyło. Niestety aplikacja do wyświetlania komentarzy na ekranie, czyli Twidget, pewnie tak się go wymawia, nie chce mi się załadować i komentarzy nie pokazuje, w związku z czym będę musiał je po prostu czytać. Także jak ktoś będzie miał pytanie, to oczywiście mój gość będzie się starał na nie odpowiedzieć. Przecież mogło ono wisieć na ekranie, na razie tego nie przeszedłem, a to zbyt stresujące, żeby zapisywać w tekście i umieszczać. To tyle tak tytułem wstępu. Natomiast zacznę od powitania mojego gościa, Tomasz Woźny, chyba największy znawca armii austro-węgierskiej, właściwie działań armii austro-węgierskiej między Limanową a Gorlicami. Naprawdę znam Tomka od wielu, wielu lat i no to jest taki pasjonat, tak naprawdę pasjonat, to znaczy nie to, że dużo pisze, tylko wręcz przeciwnie, dużo czyta i jeździ do archiwum, w związku z czym naprawdę myślę, że warto go posłuchać. To oczywiście kieruję do tych, którzy go nie znają, bo myślę, że osoby interesujące się działaniami I wojny światowej w Galicji na pewno o Tomku Woźnym słyszeli. Także teraz jest okazja z nim podyskutować, tak, pozadawać pytania w komentarzach. Ja postaram się na nie odpowiedzieć. Witam cię, Tomku, serdecznie. Witam cię, Jarku, witam wszystkich, którzy nas słuchają i którzy nas będą słuchać, kiedy ten film będzie umieszczony na kanale. No i możemy w takim razie powoli przejść do prezentacji, tak bym proponował. I słusznie, dobra. Na początku mała reklama, tak, zarówno ja, jak i Tomek jesteśmy członkami Towarzystwa Badań nad I Wojną Światową, tak, zachęcamy do przyłączenia się, tak, tudzież wsparcia towarzystwa w ten czy inny sposób. To naprawdę skupia pasjonatów takich prawdziwych. A jeszcze mam nadzieję, że słychać nas dobrze, tak, bo to bym chciał, póki jeszcze nie przeszliśmy do kwestii merytorycznych, czy nie ma jakichś uwag w tym kierunku. A ja chciałbym podziękować swoim patronom. Tutaj jest ich lista. Stan na połowę lutego 2023, no już się znowu zaczęło troszkę zbierać po zakupie tego sprzętu, więc może coś nowego do swojego warsztatu nabędę. Dobra, na razie się wszyscy witają, także tak, jakby ktoś chciał do grona patronów dołączyć. A dobra, Sławomir Fugał pisze, że dźwięk jest ok. To zapraszam, ale jakby coś z dźwiękiem było nie tak, to proszę dać natychmiast znać. Więc tutaj mamy temat naszej prezentacji: pomiędzy Limanową a Gorlicami, działania wojenne w Galicji Zachodniej w okresie stabilizacji frontu. Tak jak widać, trochę wersja moja tematu od wersji Tomka się różni, ale w zasadzie chodzi o to samo. Tak? Ja nie pisałem o stabilizacji frontu, bo to, co Tomek będzie mówił, to właśnie pokaże, że ten front taki stabilny właśnie nie był. Także to ja się teraz zamieniam w słuch, oddaję pałeczkę Tomkowi, tylko wydaj polecenie, kiedy mam zmieniać slajdy. No i oczywiście, jak się jakieś pytania pojawią, to będę ci przerywał, żeby tutaj nawiązać dyskusję w tej kwestii. Dobrze, to tak tytułem wstępu, referat w znacznej mierze jest powtórzeniem tego, co miałem już przyjemność mówić w czasie konferencji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku 2018, bodajże ta konferencja była, plus informacje, które zdążyłem zdobyć od tamtej pory, pewne rzeczy może uściślić. Jeżeli chodzi o ten front, czy on był stabilny, czy nie, no to się przekonamy, że po kilku ciekawych tygodniach stabilny się stał. Także, ale najpierw musimy dojść do tego, jak doszło do tej stabilizacji. To poproszę następny slajd, bo może nie dla wszystkich będzie jasne, o czym mówię, używając terminu Galicja Zachodnia. Nie wiem, Jarku, czy ty już przełączyłeś? Tak, już przełączyłem. Mówię o terenie, który jest tutaj zaznaczony czerwoną kreską, czerwoną linią. Dlaczego Galicja Zachodnia? Otóż dlatego, że do tematu historii I wojny światowej w Galicji, w Karpatach, tak naprawdę przyprowadziły mnie cmentarze wojenne.
W związku z czym ta Galicja Zachodnia najbardziej kojarzy się z pierwszym okręgiem korpusu austro-węgierskiego, który jednocześnie potem był w oparciu o te same granice, powstał oddział grobów wojennych w Krakowie. To nie ma oczywiście bezpośredniego związku z działaniami wojennymi na tym terenie, chociaż oczywiście od początku się zastanawiałem, skąd te cmentarze się wzięły i co poza Limanową i Gorlicami spowodowało, że tam jeszcze pochowani żołnierze leżą. Potem się zorientowałem w trakcie badań, że tak naprawdę ten podział i ta Galicja Zachodnia tak naprawdę jest dosyć użyteczna, jeżeli chcemy omówić pewien odcinek frontu, co mam nadzieję uda mi się Państwu pokazać w czasie prezentacji i o tym opowiedzieć. Różni się to, działania w Galicji Zachodniej się dość mocno różnią od tego, co było dalej na wschód, dalej w Karpatach, pod wieloma względami. No i tutaj widać granice, to znaczy granice tego okręgu zachodniogalicyjskiego, to jest cała Małopolska na południe od Wisły plus kawałek Podkarpacia wzdłuż województwa podkarpackiego dzisiejszego i województwa małopolskiego, bo w tym sensie to mówię, i kawałek województwa podkarpackiego wzdłuż rzeki Wisłoki, po obu stronach Dolina Wisłoki, po obu jej stronach, też z drobnym wyjątkiem tam w okolicach Mielca, gdzie Wisłoka nam ucieka już do Galicji Środkowej w tym podziale. Działania wojenne, no tu widzimy na pomarańczowo zaznaczono najdalej na zachód przesunięty front, tak jak to było przed bitwą pod Limanową i Łapanowem, i dalej mamy na granatowo zaznaczony front, tak jak on zastygł na okres prawie 4 miesięcy. To poproszę następny slajd. Już jest. No i granice czasowe. Bitwa pod Limanową i Łapanowem, no przyjmuje się różne daty, ale na pewno mamy do czynienia z pierwszą połową grudnia roku 14. I ona jest stosunkowo dobrze znana osobom zainteresowanym. No i później, dopiero po kilku miesiącach następuje następne zdarzenie, następna wielka bitwa o znacznie większej skali, ofensywa gorlicka, bitwa pod Gorlicami, rozpoczęta 2 maja. Dość szybko się można zorientować po lekturze tego, co zostało opublikowane na temat pierwszej wojny w Galicji, że to, co było pomiędzy połową grudnia a majem roku, połową grudnia roku 14 a majem roku 15, troszeczkę nam znika w pomroce dziejów. Próbuję coś z tym zrobić, między innymi w tym momencie prezentując Państwu to, co mamy na ekranie i to, o czym mówię, ale mimo wszystko dalej to jest temat ciekawy, dalej to jest temat słabiej opracowany. No i tutaj proszę następny slajd. No tak, zwłaszcza, że w tym czasie to były działania bardziej na wschodzie, takie główne, nie? Próby odejścia, odblokowania Przemyśla, a poza tym chyba ludzie mają tendencję do patrzenia na wojnę jako cykl kampanii i bitew, takich wielkich, nie? Przełomowych, a to jest właśnie pomiędzy jedną wielką bitwą a drugą. Można by pomyśleć, że nic się nie działo, ale jednak no, front krwawił cały czas. No tu właśnie za chwilkę będę próbował przekonać, że jest jeszcze jedna bitwa, którą można wyodrębnić jako osobne, duże starcie, która do tej pory się nie doczekała ustalonej w historiografii nazwy. No i teraz jakaś taka próba usystematyzowania tego, co w tym okresie kilku miesięcy mamy. No najpierw mamy pościg, austro-węgierski pościg po bitwie pod Limanową i Łapanowem. Później następuje rosyjska kontrofensywa, ostatnie dni grudnia 14 roku i pierwsze dni roku kolejnego. W styczniu dochodzi do stabilizacji frontu. Przez kolejne kilka miesięcy, aż po kwiecień, mamy przede wszystkim wojnę pozycyjną i akcje zaczepne, jakie są podejmowane, mają bardzo ograniczony charakter. Co wtedy się dzieje, bo to podkreślić trzeba, że te jednostki obu stron, które pozostały na froncie zachodniogalicyjskim, mocno odbudowywały swoje stany bojowe, z tego względu, że to, czym one operowały, strona austro-węgierska z niewielkim dodatkiem niemieckim i strona rosyjska, pod koniec roku 14 to tak naprawdę były w przeważającej mierze
resztki, to był taki cień tych armii, które wojnę rozpoczęły. Istotna rzecz, zachodnia Galicja była takim rezerwuarem dla walczących stron, z którego można było czerpać jednostki, jeżeli się już je odbudowało, jeżeli się wzmocniło, jeżeli dywizje zaczęły znowu przypominać stanem liczebnym dywizje, to bardzo często albo całe dywizje, albo jak w przypadku strony rosyjskiej pojedyncze pułki z dywizji były przenoszone głębiej w Karpaty. No i na zakończenie powiemy, czym to wszystko się skończyło, czyli wiadomo, że zmierzamy do bitwy pod Gorlicami. Proszę następny slajd. To już sekundkę, bo musiałem trochę z dźwiękiem. Mam nadzieję, że teraz Tomka słychać już wystarczająco dobrze, bo tam przez chwilę był bardzo głośno, teraz myślę, że już jest ok. I teraz tak, co trzeba powiedzieć? No, bitwa pod Limanową i Łapanowem charakteryzowała się tym, że najbardziej zacięte starcia z największym zaangażowaniem sił obu walczących stron to był rejon Bochni i Limanowej. Natomiast rozstrzygnięcie nastąpiło w ten sposób, że kiedy Rosjanie ściągając, armia rosyjska ściągając w rejon Limanowej i Nowego Sącza poszczególne korpusy z łuku Karpat, osłabiła swój front w Karpatach, osłabiła swój front w górach, to wtedy trzecia armia austro-węgierska, która wcześniej w bitwie limanowskiej nie uczestniczyła, przeszła przełęcze, ruszyła na północ i właściwie wymusiła odwrót wojsk rosyjskich. Obie te armie austro-węgierskie, czyli czwarta, która odegrała właściwie główną rolę w bitwie limanowsko-łapanowskiej i trzecia, zdołały się spotkać na południe od Tarnowa w dolinie rzeki Białej. No i do 20 grudnia trwał pościg. Pościg bardzo specyficzny, ponieważ wojska rosyjskie wcale nie zostały pod Limanową i Łapanowem i w całej tej wielkiej operacji, wielkiej przestrzennie, nie zostały tak pobite, żeby można było mówić o klęsce w znaczeniu likwidacja czy unieszkodliwienie poszczególnych dywizji i korpusów. One się cofały dosyć planowo, zachowały tabory, zachowały artylerię. Mało tego, cały czas ten front galicyjski był wzmacniany na przykład przez jednostki przerzucane z północnej strony Wisły. Natomiast po drugie, był prowadzony stosunkowo dużą liczbą dywizji i korpusów, przede wszystkim austro-węgierskich. Natomiast stany liczebne były no, bardzo, bardzo, bardzo ubogie. Tutaj chyba jako najbardziej drastyczny przykład można podać wiedeńską 13. Dywizję Landwehry, która zachowała całą artylerię, ale piechoty zebrało się po walkach w rejonie Żegociny na południe od Bochni 600 bagnetów i z tych 600 bagnetów z czterech pułków piechoty stworzono kombinowany batalion. I to jeszcze nie w pełnym stanie, nie? Przynajmniej tak jak na standardy pierwszego świata. Był to słaby batalion, bo właściwie to były trzy regularne kompanie. Dokładnie. No i przejdźmy do następnego slajdu. Już jest. Tak to wygląda na mapie z OLK. Widzimy, że wojska austro-węgierskie wzdłuż Wisły, spod Krakowa, właściwie z rejonu Wieliczki, były w stanie dojść aż do linii Dunajca. Zbliżyły się do Tarnowa i potem front, i tutaj na południe od Tarnowa mamy styk 4. Armii i 3. Armii, i potem 3. Armia Austro-Węgierska idzie przez pogórza, idzie w stronę północną i ten front się rozciąga w stronę Jasła, Krosna. To już wychodzimy poza Galicję Zachodnią, ale możemy powiedzieć, że aż po rejon Sanoka, po rejon Leska te operacje były prowadzone. Możemy następny slajd. Go sobie już tutaj też przesunę. No i nastąpiło to, co było bardzo spodziewane, czego można się było spodziewać. Ta próba austro-węgierskiej ofensywy prowadzonej słabymi siłami tego pościgu, który łączono z nim bardzo duże nadzieje, ale to było niesamowicie na wyrost. Te bardzo słabe dywizje austro-węgierskie były w stanie przełamywać opór tylnych straży, natomiast w pewnym momencie to wszystko stanęło. Na tej linii, gdzie wojska rosyjskie zaczęły stawiać poważny opór, ofensywa utknęła.
A ponieważ Rosjanie bardzo sprawnie, bardzo dobrze skoncentrowali siły w zachodniej Galicji, nowe jednostki, szybko przeszli do kontrofensywy. Już 20 grudnia zaczynają się problemy Austriaków pod Radłowem na zachodnim brzegu Dunajca, bo strona rosyjska, wojska rosyjskie nie opuściły zachodniego brzegu Dunajca, tylko próbowały się utrzymać i po części im się to udało na zachodniej stronie rzeki. Pod Jasłem zupełna katastrofa styryjskiego trzeciego korpusu, który doszedł nam na tego 20 grudnia, on się znalazł na południe od Brzostku, po obu stronach Doliny Wisłoki i w tym miejscu, w momencie, kiedy spadł na niego kontratak sił rosyjskich, właściwie korpus nie był w stanie długo stawiać oporu. Błyskawicznie przeszedł do odwrotu, został rozdzielony na dwie części. Jedna część odeszła na południe w stronę Żmigrodu Krępnej, druga część zaczęła cofać się na Gorlice. Pod Rygnicami i Ołpinami na Pogórzu austro-węgierska 10. Dywizja, złożona głównie z żołnierzy czeskich, no dwukrotnie została rozbita. Spotkał ją taki sam los, jak wcześniej wiedeńską wspominaną 13. Landwehry, czyli z 10. Dywizji zostało 600 bagnetów, czyli właściwie straciła zdolność do jakichkolwiek sensownych operacji. Kombinowany korpus Surmeja, walczący o podejścia do Tarnowa od południa, od południowego wschodu, zostaje wyparty spod Tuchowa. Kłopoty mają wojska austro-węgierskie również w widłach Białej i Dunajca, gdzie trzeba przerzucać kolejne jednostki, żeby utrzymać front wobec dosyć intensywnych rosyjskich ataków. W ramach tych walk, w ramach grupy Schmidta walczy tam pierwsza brygada Legionów, dopiero co tak naprawdę utworzona, dopiero co powołana do życia pierwsza brygada Legionów. To był tak naprawdę epizod w całych tych wielkich zmaganiach. To poproszę następny slajd. Dobrze, sekundkę, zanim tutaj ten, bo się pojawiło pytanie, pozwoliłem sobie odpowiedzieć za ciebie, bo zaczęło się, jeśli pana gość zajmuje się także wojną polsko-bolszewicką, to odpisałem, że się nie zajmuje. Ale jak już tu wyciągnąłeś Legiony, to generalnie rzecz biorąc można się do tego odnieść, ponieważ pytanie było, jak polskie dowództwo w czasie wojny polsko-bolszewickiej oceniało rekrutów, tak, Polaków z poszczególnych armii. Chyba legionistów jako tak, to była w ogóle zaplecze takie, nie wiem, no, polityczne poparcie, tak, ale oficerów austro-węgierskich było całkiem sporo, tak, i chyba oni byli dość wysoko ocenieni, bo ze względu na to, że stanowili całkiem sporo odsetek. No cóż, no, nie podejmuję się oceny odpowiedzi z tego względu, że się tym tematem nie zajmuję. Oficerów, podoficerów z armii austro-węgierskiej na pewno było wielu. Oceny były bardzo różne i myślę, że tutaj właśnie te kwestie polityczne mogły na to rzutować, ale to jest, powiedziałbym, zupełnie poza tematem. Chociaż no, pod Łowczówkiem można powiedzieć, że być może część tych animozji pomiędzy dawnymi legionistami i dawnymi oficerami austro-węgierskimi mogła mieć swój początek, bo tam się oprócz znanych oficerów legionowych, od Soskowskiego zaczynając, mieli oni okazję spotkać z takimi oficerami jak na przykład Karol Piasecki, który dowodził pod Łowczówkiem austriacką brygadą, na właściwie tym samym, bo trudno powiedzieć, że na sąsiednim odcinku frontu. Tam była bardzo specyficzna sytuacja, te oddziały były wymieszane, no ale to jest zupełnie osobny temat. Jasne, to być może ktoś bardziej kompetentny byłby go w stanie później podjąć. Może zaproszę kogoś od wojny polsko-bolszewickiej, to też jest bardziej skomplikowana kwestia. W każdym razie z tego, co nam profesor Rezmer mówił, to kojarzę, że z armii austro-węgierskiej najlepsi oficerowie, no i z Legionów też, tak? To wiadomo, to trzon zawsze ekipy Piłsudskiego. Natomiast z armii niemieckiej podoficerowie, no bo oficerów za dużo nie było i zresztą generalnie rzecz biorąc byli niższych stopni, przypominam tylko dwóch pułkowników, Hutem Czapski i Kazimierz Raszewski, ale to taka dygresja, przepraszam cię Tomku, no ale jak akurat coś... No sprawy, tylko poproszę o następny slajd. Już jest. Dobrze, no to właściwie troszeczkę ten slajd został już przeczytany, opowiedziany. Jeżeli chodzi o to, co mamy na zachodnim brzegu Dunajca i pomiędzy Białą Dunajcową a Dunajcem,
No można jeszcze uzupełnić. Na wschód od Doliny Białej, czyli tak naprawdę na odcinku od Tuchowa po Jasło, głęboki odwrót wojsk austro-węgierskich. Tutaj stracono sporą część zysków, jakie się udało osiągnąć w pościgu po bitwie Limanowsko-Łapanowskiej. Spora część oddziałów austro-węgierskich musi się cofać w rejon Łużnej, Gorlic i dalej w Beskidy. Co może być bardzo istotne dla późniejszych wydarzeń? Otóż te armie austro-węgierskie, czwarta i trzecia, na moment w czasie kontrofensywy rosyjskiej straciły kontakt ze sobą. Mówiłem o tym rozpadzie trzeciego korpusu styryjskiego, no więc on musiał się podzielić. Jedna część została pod Gorlicami, druga część odeszła nawet za granicę galicyjsko-węgierską ówczesną. Co się stało także, to jest istotne, w Boże Narodzenie, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia ta rozczłonkowana, rozcięta trzecia armia walcząca dotąd w dwóch odizolowanych kawałkach, no, efekt tego rozcięcia był taki, że oddziały w rejonie Gorlic przeszły pod komendę czwartej armii austro-węgierskiej. No tak. Właściwie od tego momentu w zachodniej Galicji prawie wszystkie oddziały austro-węgierskie podlegały pod dowództwo czwartej armii. Właśnie jesteśmy na rejonu przygranicznego. Jesteśmy przy jednostkach, to tu padło pytanie, tym razem z twojej działki, to już się nie wywiniesz. Jakie jednostki walczyły pod Tarnowem? W grudniu i na początku stycznia? Być może, no zacznijmy od tego, a potem, bo to jesteś akurat przy tych wydarzeniach, to jeżeli pamiętasz tak z marszu, to... Pamiętam, z tym, że to nam zajmie bardzo dużo czasu, ponieważ zacznijmy od tego, że między Białą a Dunajcem jeszcze w ramach pościgu pod Tarnów podchodził 6. Korpus Austro-Węgierski, z tym, że w składzie trochę może dziwnym dla tych, którzy znają bitwę pod Gorlicami, bo oprócz koszyckiej 39. Dywizji Honwedu, w tym korpusie była 45. Dywizja Landwehry wtedy, czyli przemyska dywizja, galicyjska dywizja. Potem ten korpus został przeniesiony w rejon Ołpin, natomiast pod Tarnowem znajduje nam się grupa Schmidta, czyli 43. Dywizja Landwehry. Dochodzą jednostki z nad Dolnego Dunajca, czyli m.in. galicyjskiej 30. Dywizja Piechoty. Mamy legiony, o których wspominałem. Dalej w rejonie Tuchowa mamy ten kombinowany korpus Surmeja. I w nim 38. Dywizja Honwedu i tak zwana kombinowana dywizja Kornhabera, o której być może jeszcze odrobinę wspomnę później. Także to jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to tak to w skrócie wygląda i to jest tylko sytuacja z przełomu 14 i 15 roku. Tutaj to jest PIT 456 i uzasadnił swoje pytanie tym, że pisze licencjat o cmentarzach z Tarnowa. W związku z tym, to jak jeszcze będzie się zmieniała sytuacja, to też możesz dodać za sytuację wiosenną, tak, jakie tam jednostki się przytrafiły. To gdybym o tym zapomniał, to proszę o przypomnienie. Dobra, to będziemy cisnąć. Przejdźmy może do następnego slajdu i pokażmy mniej więcej, jak wygląda zasięg tej rosyjskiej kontrofensywy podjętej końcem roku 14. Już się wyświetla. I tu właściwie możemy zobaczyć, że w wielu miejscach to zaczyna przypominać właściwie od ujścia Dunajca do Wisły poprzez przedpola Tarnowa, poprzez rejon Ciężkowic, Staszkówki, Gorlic, aż po Przełęcz Małastowską, to już bardzo przypomina przebieg frontu, jaki przetrwa aż do pierwszych dni maja roku 15. Dajmy następny slajd. Już jest. No i teraz tak, o ile bitwa pod Limanową i Łapanowem doczekała się nazwy już chyba ustalonej, chociaż nie zawsze dodaje się ten Łapanów, o tyle ta bitwa, do której doszło w drugiej połowie grudnia roku 14 i ta, która tak naprawdę spowodowała, że zwycięstwo limanowskie dla państw centralnych nie było aż tak duże, jak mogłoby być,
ta bitwa w znacznej mierze pozostaje bezimienna. A tutaj mamy kilka informacji, nie będę wszystkiego czytał, świadczących o tym, że ona była dosyć istotna, zarówno jeżeli chodzi o ilość zaangażowanych sił, jak i o znaczenie dla całego frontu wschodniego. W polskiej literaturze tak naprawdę przebija się bitwa pod Jasłem, z tym, że no, mam obawy, że ona się koncentruje, ta nazwa się koncentruje przede wszystkim na tej katastrofie III Korpusu Styryjskiego. W jednym ze swoich tekstów zaproponowałem taką nazwę jak bitwa pod Jasłem i Tarnowem, która mogłaby obejmować no już większy zakres, no tylko że oczywiście, tak jak tutaj napisałem, to mamy 125 kilometrów, to też wszystkiego nie odda. Na pewno to, co w polskiej historiografii nazywamy bitwą pod Łowczówkiem, nie pasuje jako nazwa. No wydaje mi się, że to legiony po prostu. Że to jest legionowe, tak samo jak bitwa pod Limanową, a panowe masz Limanową, bo tam były legiony po prostu, no i tyle. No, takie... no nie, bo Limanowa to ten termin ukuli przede wszystkim Węgrzy, którym no to też na podkreśleniu działań węgierskich huzarów i węgierskiego honwedu pod Limanową. No i Piłsudski jednak, bez przesady, Limanowo-Marcinkowice, także on też to ciągnął. Po prostu tu sojusz Piłsudczyków z tymi, z Węgrami. No. Zgadza się, tylko Limanowa akurat była dosyć ważnym punktem. I tam nie pasuje. Łowczówek nie pasuje dlatego, że tak naprawdę przyzwyczajono się opisywać Łowczówek jako te kilka dni, kiedy legiony były na froncie do momentu, aż z tego frontu zostały dosyć szybko wycofane. No i w ujęciu takiej historii wojskowości to tak naprawdę trudno z tego robić bitwę. To było starcie, to był element znacznie większej batalii. Dlatego ta nazwa nie pasuje. No, mogę jeszcze powiedzieć, że z kolei węgierska nazwa dla tego, co się działo w roku 14, pod koniec roku 14, to jest bitwa bożonarodzeniowa. I być może warto tę nazwę też zaakcentować, z tym tylko, że no, niestety to nie była jedyna bitwa bożonarodzeniowa na froncie austro-rosyjskim, czy też froncie wschodnim. Z tego względu, że w roku 16 też będziemy mieli bitwę bożonarodzeniową, ta nazwa nie jest jasna. Bożonarodzeniowa bitwa karpacka, jeszcze czasem tak Węgrzy pisali i no, nad tą nazwą też się można zastanowić. Poproszę kolejny slajd. Już jest. No i teraz tak, co mamy, co się nam dzieje po pierwszych dniach stycznia? Przede wszystkim armia rosyjska. O ile wcześniej pojawiały nam się w zachodniej Galicji jednostki 8 Armii, od bitwy limanowskiej aż po początek stycznia. O tyle właściwie całość już na początku stycznia, całej zachodniej Galicji, to jest obszar operacyjny rosyjskiej 3 Armii, z małym wyjątkiem nad doliną, nad Górną Wisłoką, właściwie u źródeł Wisłoki, gdzie operuje jeszcze korpus należący wtedy do 8 Armii, ale to się kończy w lutym, mówię o 24 Korpusie Armijnym, on zostaje podporządkowany w lutym 3 Armii Rosyjskiej i od tego czasu, od połowy lutego, całość wojsk rosyjskich w zachodniej Galicji to już jest 3 Armia. Natomiast to, co już sygnalizowałem, z kolei po stronie austro-węgierskiej znika nam praktycznie 3 Armia Austro-Węgierska z obszaru Galicji Zachodniej, za wyjątkiem tego rejonu tuż przy granicy od Gładyszowa w stronę Koniecznej. Cała reszta wojsk austro-węgierskich podporządkowana jest austro-węgierskiej 4 Armii. No i stabilizacja. W ciągu kolejnych 4 miesięcy front będzie się nam zmieniał tylko nieznacznie. I poproszę następny slajd. Tutaj mamy właściwie przedstawione to, jak to nam wygląda w pierwszych dniach, na przełomie roku 14-15, tudzież 4 panów, po lewej stronie mamy dowódców 4 Armii Austro-Węgierskiej, czyli arcyksiąże Józef Ferdynand, 3 Armii Austro-Węgierskiej, czyli generał Svetozar Borojewicz, po prawej mamy dowódcę 3 Armii, pana Radko Dmitriewa Ruskowa i dowódcę 8 Armii Rosyjskiej, czyli Aleksieja Brosiłowa. O i teraz ci przypomnę z tym, bo tutaj
Tarnów, tak? To mamy trzecia, tak? Tarnów, ale tu się jeszcze za bardzo sytuacja nie zmienia. Do tych dywizji austro-węgierskich, o których już mówiłem, to dochodzi nam jeszcze 15, przeniesiona z Dolnego Dunajca. Jeżeli mówimy o tym rejonie, dokładnie na południe od Tarnowa. Mhm. Jeżeli chodzi o rejon nad Dunajcem, nad Dolnym Dunajcem, tu mamy 47. Dywizja Rezerwowa niemiecka. Trzecia, ósma dywizje to są dywizje alpejskie, austro-węgierskie. Tam ilość tych jednostek na tyle szybko się zmieniała, że myślę, że nie starczy nam czasu. Jasne. Widzimy tutaj fragment 41. Dywizji Honwedu, fragment 19. Dywizji Piechoty, które nam potem dosyć szybko znikną z zachodniej Galicji i zostaną przeniesione w Karpaty. W związku z tym na koniec będzie na pewno mail do mnie pokazany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo bym prosił o kontakt. Bardzo chętnie się podzielę informacjami. I proszę następny slajd. Mhm. Już jest. I tutaj ciekawostka. Obiecałem, że powiem coś o kombinowanej dywizji Kornhabera. Znowu nawiążę do moich podróży po cmentarzach, gdzie jak zobaczyłem oznaczenie pułku Honwedu, 302 pułk piechoty Honwedu, byłem pewien, że musi to być błąd. Otóż nie był to błąd. Była taka bardzo ciekawa dywizja, kombinowana dywizja Kornhabera, powołana do życia już w czasie trwania działań wojennych. Ona przyszła do Galicji Zachodniej troszkę osłabiona, ale właśnie miała pułki o tak dość zwariowanej numeracji 300, 301, 302. Później został jej nadany numer 51, więc potem możemy ją spotkać jako 51. Dywizję Piechoty Honwedu. Kiedy sygnalizowałem, że spora część tych działań w zachodniej Galicji niknie nam w pomroce dziejów i właściwie mało kto o tym słyszał, to dywizja Kornhabera jest chyba takim doskonałym przykładem, bo ta dywizja działała na południe od Tarnowa, w rejonie powiedzmy na zachód od Tuchowa, na wschód od Tuchowa, potem się wycofała w rejon Ciężkowic i tam była na froncie aż do początku kwietnia roku 15. Między innymi atakowała Staszkówkę razem z 39. Honwedu w lutym, a tymczasem wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo mało znana. W wiedeńskim archiwum zresztą są jakieś bardzo szczątkowe dokumenty związane w ogóle z tą dywizją, więc jest to ciekawostka, na pewno to warto badać, tylko miejmy nadzieję, że gdzieś może w Budapeszcie materiały się zachowały. I proszę następny slajd. Mhm, już jest. Tu jest taka ciekawostka, oczywiście o każdej dywizji austro-węgierskiej na froncie zachodnio-galicyjskim można by opowiadać bardzo długo, ale to chciałem pokazać tytułem ilustracji, co Austriacy robili, mając dosyć duże jednostki i jednostki, które uzupełniały swoje stany, jednocześnie nie bardzo chętnie przerzucali, przesuwali sobie dywizje wzdłuż frontu, natomiast dywizje i brygady stawały się czymś w rodzaju dowództw odcinków frontu. I tu bardzo ładnie widać, jak w 39. Dywizji Honwedu, czyli tej znanej z walk w ofensywie gorlickiej z 6. Korpusu, jak praktycznie całą własną piechotę dywizyjną ta dywizja skupiała w jednej brygadzie, czyli po prawej stronie mamy 78. Brygadę Piechoty Honwedu. Natomiast 77. dalej funkcjonująca jako Brygada Honwedu, nagle poza jednym batalionem własnym, batalionem Honwedu, posiada pododdziały z przeróżnych pułków i z przeróżnych dywizji. Z 12. Dywizji Piechoty dostaje jeden batalion pułku Wadowickiego, dostaje batalion strzelców z 10. Dywizji Piechoty, dostaje dwa bataliony z 80. Złoczowskiego Pułku Piechoty, który zresztą bardzo lubił zmieniać przynależność dywizyjną. Był w 30. Dywizji Piechoty, potem był w 106. Dywizji Landsturmu i na jakiś czas został wypożyczony do 39. Dywizji Honwedu. Z tym, że wypożyczając go, nie przeniesiono go najprawdopodobniej, tylko on został w tym miejscu na froncie, gdzie był, a jedynie obszar komendy i obszar odpowiedzialności 39. Dywizji Piechoty
przesunięto tak, że zaczęła obejmować 80. pułk piechoty. To jakby taki tam przypis, że Niemcy zrobili to samo, to znaczy stworzyli sztaby jako odcinkowe dowództwa, ale to nie były dywizje, to były na szczeblu korpusu, nie? Takie jak gdyby klocki, które można było wymieniać zawartość, o szuflady, z które możesz wyciągnąć co chcesz i powkładać, a trzymały cały czas dany odcinek frontu. To jest, tylko że to jest późniejszy, zdaje się, okres, 15-16 te bitwy materiałowe, ale właśnie to ta wiedza jak gdyby no, z frontu, także sztab musiał wiedzieć gdzie, co i jak i dzięki temu można było przekształcać, znaczy informować jednostki przychodzące, tak ludzujące, jak wygląda sytuacja. To, że to zrobili Austriacy i wcześniej, i na niższym szczeblu, tego nie wiedziałem. Wcześniej jeszcze taka inna ciekawostka, której tutaj nie jestem w stanie pokazać, bo slajdu nie mam, ale to z kolei w ramach działań ofensywnych bardzo często Austriakom zdarzało się oddawać całość nacierającej dywizji pod dowództwo jednego z brygadierów i sztabu jednej z brygad, po czym po paru dniach następowała zmiana. Więc sztab sobie odpoczywał, a piechotę dywizyjną, która była na pierwszej linii, która szła dalej, przejmowała druga brygada. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było sensowne, czy też wprowadzało chaos. Ale takie zjawisko da się zaobserwować, między innymi w ofensywie gorlickiej. Mieli fantazję chłopaki. Już jest. Mieli. Jeszcze go nie widzę, to sobie sam przesunę. No i dobrze, i ten okres stabilizacji, żeby pokrótce opowiedzieć, co się wtedy działo. Ja tutaj napisałem, to jeszcze zostało po konferencji sprzed paru lat, o likwidacji tych małych przyczółków na zachodnim brzegu Dunajca. Może to nie jest do końca ścisłe. One zostały zlikwidowane, ale przez same wojska rosyjskie. Wyglądało to w ten sposób, że Rosjanie mieli, wojska rosyjskie miały duży przyczółek pod Komorowem, czyli tam, gdzie w tym momencie jedziemy autostradą A4, są dwa MOPy ze stacjami benzynowymi jeszcze na zachodnim brzegu Dunajca i ten przyczółek komorowski utrzymano, strona rosyjska utrzymała aż do pierwszych dni maja. Natomiast były jeszcze dwa mniejsze, przyczółek Wólka Konary w rejonie Biskupic Radłowskich i przyczółek Otwinów Pasieka Otwinowska nieco dalej na północ. Tych przyczółków Austriacy nie zdążyli zlikwidować w grudniu, póki trwał jeszcze pościg i działania ofensywne. Oddziały rosyjskie utrzymały małe przyczółki. Jeden z nich, ten pod Wólką, próbowano w lutym siłami, to rzadka akcja wtedy, łączonymi siłami Tyrolczyków i Niemców z 47. Dywizji, próbowano ten przyczółek zlikwidować i to się nie udało. I ostatecznie one przetrwały do przełomu marca i kwietnia, kiedy ze względu na zniszczenie mostów częściowo przez artylerię i częściowo przez wysoki stan wody w Dunajcu, oraz przez to, że w stronie rosyjskiej zaczęło brakować dobrze wyszkolonych żołnierzy, one zostały chyba bez nacisku ze strony przeciwnika opuszczone. Tam się pojawiła taka sytuacja, że zamiast liniowych pułków piechoty rosyjskiej przyszło pospolite ruszenie, czyli tak zwane opołczenie nad Dunajec i nie mam potwierdzenia na 100%, ale tak podejrzewam, że uznano, że to jest żołnierz zbyt nieostrzelany i zbyt niepewny, żeby wysyłać nieduży pododdział na nieduży przyczółek na drugą stronę rzeki, że to się bardzo łatwo stanie łupem przeciwnika, w związku z czym bez akcji zaczepnych austriackich na przełomie marca i kwietnia te przyczółki zostały ewakuowane, został tylko ten jeden pod Komorowem. A może też i kwestia wiosny, nie? Że to rzeki wzbierają przecież o stopy i tak dalej, więc to też mogłoby utrudnić komunikację. Duża powódź na Dunajcu była w połowie kwietnia, więc później. No ale to dało się przewidzieć, że tak będzie. I jeszcze jedna rzecz, znowu z niemieckiej i to z dwudziestolecia, ale to o to samo chodzi. Bo wspomniałeś o wyszkoleniu tego opołczenia, nie? Że Niemcy mieli jak gdyby gradację przydatności jednostek i ta najniższa to była, że jest w stanie się utrzymać w oparciu o przeszkodę naturalną. I to jest właśnie to opłoczenie. No posłali nad rzekę, tak, to niech siedzą za tą rzeką i się bronią, a nie tu jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Na przyczółku za przeszkodą. No, po drugiej stronie przeszkody, po stronie nieprzyjacielskiej. Dokładnie tak, to mogłoby być zbyt skomplikowane.
Co mamy jeszcze w czasie tej wojny, tutaj nazwanej przeze mnie pozycyjną, no to może nie do końca jest adekwatny termin, ale na samym południowym skraju Galicji Zachodniej, tam mamy walki w rejonie źródeł Wisłoki, czyli w rejonie Lipnej, Radocyny, Długiego. O co tam chodziło? To już była austro-węgierska trzecia armia i austro-węgierski trzeci korpus, ten, który pod Jasłem został rozbity, miał wziąć udział w ofensywie styczniowej. Ofensywa rozpoczęła się 23 stycznia w Bieszczadach i tam miał być główny ciężar walk, tam miała być główna oś natarcia. Natomiast trzeci korpus miał pomocniczo zacząć działania w rejonie źródeł Wisłoki. Wysunęli się nieco do przodu, po czym się nagle okazało, że w tym miejscu to również przeciwnik postanowił atakować i tak naprawdę były to walki obronne 28 Dywizji Piechoty Austro-Węgierskiej przeciwko części rosyjskiego 24 Korpusu Armijnego. Styryjczycy, bo to była styryjska dywizja, utrzymali linię, utrzymali pozycję z pewnymi kłopotami, ale niebawem doszło do przełamania frontu nieco dalej na wschód, wzdłuż trasy z Jasła na Bardejów, czyli tam w rejonie Niżnej Polianki. No i to wymusiło również wycofanie się Austriaków z Podlipnej. Trzeci korpus cofnął się na teren dzisiejszej Słowacji i utrzymał jeszcze tylko część jednostek w rejonie Beskidka Koniecznej i na Rotundzie. Następnie mamy próby ofensywne 9 Korpusu Austro-Węgierskiego na Popowych Wierchach, czyli w rejonie Zdyni. To jest druga połowa lutego, 18-19 lutego. Drobne sukcesy, ale również nie zdołano ich wykorzystać. Pomocnicze natarcie prowadzone wzdłuż Magury Małastowskiej. Nic to nie dało, poza tym bardzo szybko część jednostek trzeba było przerzucać w Bieszczady, gdzie szykowano kolejną ofensywę. No i pierwsza połowa marca, właściwie można powiedzieć, że również w lutym, ale kilka prób działań zaczepnych pomiędzy Białą a Dunajcem, między innymi o wzgórze 419 nad Lubinką, w rejonie Staszkówki, gdzie próbowano zdobyć wzgórze 437, ataki na Gorlice, dwukrotnie powtarzane natarcia na koło Sękowej. Ciekawe jest to, że właściwie przez szereg miesięcy w zachodniej Galicji to prawie że wyłącznie strona austro-węgierska podejmowała jakieś działania zaczepne. Ale to było na zbyt małą skalę, zbyt małe siły zaangażowano i miały to być działania raczej odciągające uwagę, raczej wiążące przeciwnika. Być może te marcowe ataki w rejonie Gorlic spodziewano się czegoś więcej, ale na pewno tego więcej nie udało się osiągnąć. No ale chyba nie chcieli tędy, nie chcieli chyba tędy dojść do Przemyśla, nie? No to... No raczej nie, chociaż plany były ambitne, to znaczy spodziewano się, że może uda się przebić aż do Jasła. Już wtedy chyba się spodziewano, że w zachodniej Galicji to akurat ten rejon rokuje w razie możliwości przełamania, ale za mało sił, zbyt dobrze przygotowany przeciwnik. To jeszcze nie był ten czas, kiedy strona rosyjska tak dużo jednostek przesłała w Karpaty. Powoli zaczynało się dopiero to zjawisko. No dobra, mamy już, myślę, widać wszyscy. No i tutaj przykład pierwszego ataku w rejonie Sękowej, czeska 10. Dywizja Piechoty, Tyrolczycy z 8. Dywizji Piechoty, sąsiednie jednostki 12. Dywizji Piechoty już operujące pod Gorlicami. No tutaj ciekawostka, o której też będzie czas powiedzieć za moment. 9. Korpus Austro-Węgierski, który tutaj operował, wyszła z niego całkiem pokaźna grupa armijna. No i coś, co nasz wspólny kolega, czyli Sławek Kułacz, niedawno opisał, w ramach tego korpusu znany trochę niesłusznie z walk majowych generał Rozwadowski był wtedy dowódcą całości artylerii 9. Korpusu, więc miał pod sobą znacznie więcej dział w marcu, bo to była siła 5-6 dywizji, znacznie więcej artylerii miał do dyspozycji w marcu w czasie tych prób przełamania, niż rzekomo miał pod dowództwem 2 maja. No ale to taki... Może mu się pomyliło po prostu.
ten sam rejon i operacja to już po tylu latach to już... Kilka rzeczy mu się prawdopodobnie w tych wspomnieniach pomyliło. Proszę następny slajd, bo to tylko tytułem ilustracji jednego z epizodów. Już mamy, a zresztą Sławek o tym opowiadał na kanale, są filmy zainteresowanych, zapraszam do zapoznania się. No i tak jak mówiłem, że zachodnia Galicja to właściwie w znacznej większości austro-węgierskie działania zaczepne, tak właściwie jedyne przesunięcie frontu, do jakiego doszło pomiędzy styczniem a końcem kwietnia, no to był rosyjski atak w ostatnich dniach marca, gdzie zachodnia Galicja tak naprawdę no, oberwała peryferyjnie. Cała akcja to był ciąg akcji rosyjskich, gdzie armia rosyjska, wojska rosyjskie już wtedy trzeciej armii próbowały zepchnąć wojska austro-węgierskie na terenie dzisiejszej Słowacji, ale w ramach tego w rejonie Niżnej Polianki wojskom carskim udaje się zdobyć Kasztielik, czyli wzgórze, które tam blokowało drogę w stronę Bardejowa i było kluczem pozycji austro-węgierskich, znowu mamy trzeci korpus styryjski, kluczem pozycji austro-węgierskich przez prawie dwa miesiące. Kasztielik, w momencie kiedy padł Kasztielik, cały trzeci korpus zaczął szykować się do odwrotu. I już dzień później sąsiedniej dywizji rosyjskiej się udaje przełamać pozycje austro-węgierskie koło Koniecznej na przełęczy Dujawa, w rejonie Beskidka, tam gdzie jest dosyć znany cmentarz wojenny z taką smukłą, niedawno odremontowaną wieżą. No to było dosyć poważne nieszczęście, bo walczący tam pułk austriacki akurat był uważany za dosyć pewny, tylko prawdopodobnie szykował się do odwrotu. Odparł w poprzednich dniach kilka ataków rosyjskich, uważał, że to już jest koniec, w związku z czym nad ranem 25 marca kolejne uderzenie rosyjskie zaskakujące i na tyle mocne, że pułk się rozleciał. To był prawdopodobnie, jak opisano w monografii, najgorszy dzień dla tego pułku w całej kampanii. No i to znowu mamy niestety styk armii austro-węgierskich 4 i 3. Sama końcówka, lewe skrzydło armii 3 cofa się dość mocno, prawe skrzydło armii 4 w rejonie Gładyszowa zostaje odsłonięte. Między innymi Austriacy planowo opuszczają Rotundę. Działający tam, obsadzający Rotundę nad Rygietowem, nad Zdynią, pułk 87 no miał takie rozkazy. W razie odwrotu on się cofa za Wysołą. Tylko że problem polegał na tym, że to uchroniło skrzydło, lewe skrzydło 3 armii, a zupełnie odsłoniło skrzydło 4. No ale to się martwimy o swoją armię, a nie sąsiada, nie? Tak, każdy się martwi o siebie i niestety strona austro-węgierska miała wtedy niesamowite szczęście, że akurat spod Sękowej oddziały tyrolskie były cofane do odwodu, znaczy nie tyle do odwodu, co zamierzano je przenieść na styk Beskidu-Mińskiego i Bieszczad. One dzięki temu w momencie, jak rotunda się okazała pusta i patrole rosyjskie zaczęły wchodzić na rotundę, one były w marszu na Grybów. Część z nich można było rzucić od razu do próby obsadzenia rotundy, z tym się spóźniono, do próby odbicia rotundy. To nie wyszło, ale te oddziały były akurat na miejscu, żeby zamknąć lukę między trzecią i czwartą armią. Zareglować. Tam mamy zatkanie tej luki we froncie trwało do pierwszych dni kwietnia. Między innymi mamy ten epizod już po słowackiej stronie granicy praskiego 28 pułku piechoty, który tam został rzucony do kontrataku no niemalże z marszu i w nierozpoznany teren, w nierozpoznaną sytuację. Na podstawie tego zbudowano legendę o dobrowolnym poddaniu się, no najprawdopodobniej straszliwie dla praskich żołnierzy, dla praskich dzieci krzywdzącą. Ale po tych wszystkich przygodach armia austro-węgierska w końcu ten nadwątlony i osłabiony front jakoś załatała. I właściwie to był ostatni epizod aktywnych działań na tym całym odcinku zachodnio-galicyjskim, ponieważ tak jak front w pierwszych dniach kwietnia zastygł, tak
przetrwał przez kolejny miesiąc. I następny slajd. Mm-hmm. Tutaj może jeszcze tylko tytułem ilustracji, jak to wyglądało z tym 47. Pułkiem Piechoty, jak wyglądało rosyjskie przełamanie. W samym środku ilustracji, ponieważ jest to zrobione na mapie już międzywojennej, w samym środku ilustracji mamy cmentarz wojenny zaznaczony i zarazem miejsce pierwszego rosyjskiego przełamania, gdzie prawdopodobnie rosyjskie oddziały pułku Orowajskiego 195 nawet się nie spodziewały, że w tym miejscu uda im się front przełamać. To miał być atak pozorowany, to miał być atak, który będzie tylko wiązać przeciwnika. Główny kierunek uderzenia to miało być wzdłuż drogi, a tymczasem się okazało, że niespodziewane powodzenie, po którym obrońcy, austro-węgierscy obrońcy już w żaden sposób nie byli w stanie frontu utrzymać. Więc 25 marca tak właśnie się zaczęło nieszczęście na samym skraju, na samym właściwie pograniczu Galicji Zachodniej i ówczesnych Górnych Węgier. Te numerki arabskie to są kompanie, tak? To są kompanie. To są kompanie, no i tamto nazwisko Dmitriew, żeby nie pomylić, które widać w prawej. Dowódca batalionu? Dowódca batalionu. To nie jest dowódca, nie chodzi o Dmitriewa, dowódcę armii, tylko dowódca jednego z batalionów 195 rosyjskiego pułku piechoty. Mhm. Już jest odbudowa potencjału bojowego. Już jest następny. I teraz już może na tym mogliśmy skończyć omawianie chronologiczne działań, natomiast kilka uwag na temat tego, jak to wyglądało w Galicji Zachodniej. Tutaj możemy prześledzić, jak wyglądał 9. Korpus Austro-Węgierski, ponieważ co do niego są dosyć dobre dane, dosyć dokładne dane. Byłem w stanie przedstawić, jak on pomiędzy końcem listopada, czyli jeszcze przed bitwą pod Limanową i Łapanowem, jak on został zredukowany przepotwornie aż do 20 grudnia, czyli w momencie, kiedy Rosjanie, strona rosyjska zaczyna kontrofensywę, to ten korpus, który toczył już walki w ramach pościgu, nagle został zredukowany do nieco ponad 2000 żołnierzy. Potem spada nam to jeszcze bardziej. Jedna z dywizji w ogóle odpada, ponieważ się od korpusu odłączyła, natomiast wchodzą nam 6. Dywizja Piechoty, 43. Brygada Piechoty Landwehry z tego rozbitego styryjskiego korpusu, więc już widać, jak bardzo się to miesza. Mm-hmm. Jak bardzo, ale jednocześnie jak bardzo poprawia stan liczebny. No, nagle nam z 2000 już 4000, to już taki niemalże pułk piechoty. No tak. Stan mocnego pułku piechoty pod koniec roku 14. I możemy następny slajd. Mm-hmm. A tu z kolei można zauważyć, jak ten 9. Korpus, jakim pięknym był konglomeratem przeróżnych jednostek, bo nagle 10 stycznia, niedługo 14 dni po poprzednim slajdzie, nagle w jego składzie mamy 5 dywizji piechoty i 1 brygadę. I to zupełnie niekojarzone z czeskim 9. Korpusem, między innymi Tyrolska 8. Dywizja Piechoty, między innymi Wiedeńska 13. Dywizja Piechoty Landwehry. Potem się nam to bardzo, bardzo malowniczo zmienia. Mamy 6 lutego mamy 3 dywizje, potem tylko 2, potem mamy znowu 4, końcem marca 3, czyli widać, jak ten korpus przez pewien czas, to mówimy w ogóle o grupie armijnej ARCA, łącznie z 6 korpusem, jak bardzo ładnie ten korpus funkcjonuje jako dowództwo odcinka. On sobie siedzi cały czas pod Gorlicami, natomiast podległe mu jednostki zmieniają się w zależności od możliwości i w zależności od potrzeb. No i może następny slajd. Mm-hmm. Już mam. A teraz jak to wygląda w całej armii czwartej, austro-węgierskiej czwartej armii? Jak wyglądają zmiany stanu liczebnego? I tu znowu w przeddzień ofensywy limanowskiej mamy 82 tysiące. W toku walk, w toku pościgu to spada i widzimy, że 1 lutego, dzięki temu, że ten front zaczyna być spokojny, to mamy miesiąc spokoju, przechodzą nowe dywizje, część dywizji zostaje z kolei zabrana, przeniesiona w Karpaty, ale poszczególne pułki dostają bataliony marszale. I ten stan się podnosi,
To, że mamy potem obniżenie stanu liczebnego, to jest związane nie ze stratami bojowymi, a wiąże się z przenoszeniem kolejnych dywizji w Karpaty. Dywizji jest coraz mniej, ale są, każda poszczególna jest coraz silniejsza, a Galicja Zachodnia traci na znaczeniu, bo tutaj żadna ze stron od początku kwietnia po, od początku stycznia po kwiecień, żadna ze stron nie myśli o tym, żeby wywalczyć rozstrzygnięcie w zachodniej Galicji. Z drobnymi tymi epizodami w marcu ze strony austro-węgierskiej, kiedy są próby przełamania gdzieś w rejonie Gorlic. I może następny slajd. Jasne, czyli to tego też, bo się mówi o tym przerzucaniu sił rosyjskich tam, żeby do przejścia przez Karpaty, o tym, że Austriacy też przerzucali, to widzisz, nie, nawet nie wiedziałem. W sumie nie śledziłem tego wątku, ale to... Przerzucali z tego względu, że no, na przełomie 14 i 15 roku w zachodniej Galicji była makabryczna ilość dywizji austro-węgierskich, tylko że wszystkie były słabe. Przetrzebione, no jasne. Nawet wygląda to w ten sposób, że kiedy 39. Dywizja Piechoty na przełomie lutego-marca próbuje zdobyć Staszkówkę, to owszem ponosi straty, no, 1500 żołnierzy, ale mniej więcej w tym samym czasie dostaje uzupełnienia 3000 żołnierzy. Tu o zachodniej Galicji, żebym nie zapomniał tego powiedzieć, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że o ile w grudniu walki są bardzo intensywne, wysoka manewrowość, zmienność akcji, to te walki są toczone przez bardzo słabe oddziały, to już zasygnalizowałem. Natomiast później, kiedy zaczyna być coraz spokojniej, dywizje są coraz większe, coraz bardziej zaczynają przypominać dywizje o stanach etatowych, tylko że mniej się dzieje. W zachodniej Galicji można powiedzieć, podobnie jak na froncie w Królestwie Polskim, że to są miesiące, kiedy nawet jeżeli są podejmowane działania zaczepne, to one są podejmowane, powiedzmy, odpowiedzialnie z głową. Jeżeli próbujemy coś atakować, tak jak na przykład Tyrolczycy próbowali i Salzburgczycy próbowali odzyskać Rotundę końcem marca, atak nie wyszedł, poniesiono pewne, aczkolwiek nie dramatycznie wysokie straty, to już tego nie powtarzano. Nie wiązano z Galicją Zachodnią takich nadziei, żeby warto było próbować. I pod tym względem Galicja Zachodnia w pierwszych miesiącach roku 15 się niesamowicie różni od tego, co było dalej w Karpatach, czyli na terenie dzisiejszej Słowacji albo w Bieszczadach, gdzie ten obraz jest zupełnie inny. No i tutaj, jak było pytanie, tu mamy całą Galicję Zachodnią, ale tak mniej więcej wygląda obsada dywizyjna frontu austro-węgierskiego na przełomie roku 14 i 15. Małą chorągiewką próbowałem zasygnalizować jednostki, gdzie mógł być jakiś wyraźny odsetek żołnierzy narodowości polskiej, przeróżny oczywiście, więc widać, że tych dywizji jest dosyć dużo. I z drobnymi wyjątkami, tutaj 28. Dywizja to jest trzecia armia, trzeci korpus, reszta to mamy armię czwartą. I może następny slajd. Jest. I on nam powinien pokazać, co z tego wszystkiego znika. To znaczy, co zostaje do połowy kwietnia. To są pewne rzeczy umownie zaznaczone, bo na przykład można by ustalać dokładnie, kiedy została 121. Brygada Landsturmu powołana do życia, kiedy 12. Dywizja Piechoty się znalazła w 6. Korpusie. To ma ilustrować pewne zjawisko. Już tych dywizji mamy, no mniej więcej zostaje nam połowa na terenie zachodniej Galicji. Natomiast są one o wiele silniejsze. Ilość bagnetów nie zmienia się znacząco, zmienia się ilość działających na tym terenie związków. I może następny slajd. Już jest. I tu mamy próbę zilustrowania dokładnie tego samego zjawiska po stronie rosyjskiej, gdzie tych dywizji zwykle silniejszych od austro-węgierskich jest całkiem pokaźna ilość. Niektóre korpusy są tylko częściowo na terenie Galicji Zachodniej. To jest zjawisko trochę mniej uchwytne, bo mamy gorszy dostęp do materiałów, ale strona rosyjska też bardzo lubiła roszady, też bardzo lubiła przenoszenie batalionów pomiędzy dywizjami, korpusami, a potem w momencie, kiedy coraz bardziej wojska carskie myślały o przebiciu się przez Bieszczady i Beskid Niski na południe, wtedy
z dywizji działających w Galicji Zachodniej też wyjmowano poszczególne pułki i następny slajd myślę, że nam to pokaże. No i widzimy, że tak naprawdę zostaje z tego również gdzieś mniej więcej połowa, z czego niektóre dywizje są osłabiane, mają już tylko 3 pułki, reszta idzie w Bieszczady. Czy w Beskid Niński na terytorium dzisiejszej Słowacji. Tutaj szczególnie dla mnie takim niesamowitym osłabieniem jest wyjęcie spod Tarnowa praktycznie całego 21. Korpusu Armijnego, z którego zostaje jedna dywizja rezerwowa. Dwie pozostałe kawałek po kawałku są przenoszone na styk Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Tam dokonują niezłych postępów dla strony rosyjskiej, ale potem się okazuje, że zabraknie ich bardzo boleśnie no dla tak. wojsk carskich, zabraknie ich w Galicji Zachodniej, bo 70. Dywizja Rezerwowa, Rezerwowa Dywizja Piechoty to jest ta dywizja, na którą spada tak naprawdę największa masa wojsk niemieckich i austro-węgierskich. Od Ciężkowic po rejon Lichwina i to jest dywizja, która w ogóle nie jest w stanie w majowej ofensywie wytrzymać tego, co na nią spada. No tak, przecież gwardziści przez skrzydło się jej przemaszerowali, chyba cała dywizja na jeden pułk spadła albo coś takiego, więc taka przewaga, plus no ciężka artyleria, że... Gwardia miała chyba przed sobą wtedy ze 2 bataliony jednego z pułków tej dywizji plus jakieś tam oddziały opołczenia. No w każdym razie coś, co nie było w stanie stawić sensownego oporu. No zdecydowanie. No i następny slajd. No i to, co już mówiłem, no, dla strony rosyjskiej to przeniesienie 21. Korpusu Armijnego no, było katastrofą. Gdyby te oddziały, te 20 parę tysięcy bagnetów zostało pod Tarnowem, no to realizacja zamiaru niemiecko-austriackiego w maju byłaby co najmniej wątpliwa, albo wręcz niemożliwa. O pojedynczych pułkach też już wspominałem i taka może rzecz, która umyka, mianowicie droga przez Przełęcz Małastowską, czyli ta szosa, która łączy Gorlicę z Bardejowem, ona tak naprawdę w pierwszych dniach stycznia, to jest ciekawa sprawa, bo tam przeróżne oddziały austro-węgierskie, między innymi Wadowicki 56. Pułk Piechoty, w ogóle nie kojarzony z tym rejonem, tylko bardziej z Łużną, z Pustkami, tam zdobywa sam wierzchołek, samą Przełęcz Małastowską, tam się łączą wtedy oddziały wewnętrzne skrzydła Armii 3. i 4. Austro-Węgierskiej. I ta Przełęcz przez żadną stronę nie może być do końca wykorzystana. Wojska austro-węgierskie mają ją pod kontrolą, nawet się okopują na zachód od siodła Przełęczy, ale w którą stronę by nie pojechali, to wjadą na terytorium rosyjskie. Natomiast ważne jest to, że również strona rosyjska nie jest w stanie korzystać z drogi. W tym czasie majowej ofensywy niesamowicie tej drogi zabraknie, bo byłaby to taka rokada, która bardzo wygodnie spinałaby korpusy armijne rosyjskie. Między innymi 24. Korpus Armijny Rosyjski mógłby tamtędy próbować zadziałać na skrzydło ofensywy, tylko że nie ma którędy, nie ma jak. Droga jest pod kontrolą austro-węgierską, stamtąd wychodzi atak, właściwie prawe skrzydło ofensywy gorlickiej, ofensywy majowej. Natomiast wojska rosyjskie, jeżeli próbują jakoś działać na skrzydłach, to mają do dyspozycji tylko bardzo kiepskie drogi w bardzo ciężkim terenie. Drogi, które w dodatku idą w taki sposób, że nie tworzą żadnej sensownej rokady. W związku z czym nawet gdyby wojska carskie tam się zmobilizowały do szybkiej i zdecydowanej reakcji na skrzydło majowej ofensywy, to i tak nie miałyby jak tego zrobić. No i ten 24. Korpus Armijny rosyjski, który tak się mocno zasłużył, bo to jedyne przełamanie na styku 3. i 4. austriackiej armii w marcu, te kłopoty w rejonie Rotundy, w rejonie Beskidka, w rejonie aż po Wysową, tam, gdzie strona austro-węgierska musiała front ratować i na nowo reglować. 24. Korpus Armijny znalazł się na tyle wysuniętych pozycjach,
że już w większości po stronie dzisiejszej słowackiej granicy, że w momencie, kiedy ruszyła majowa ofensywa, on dość szybko został zagrożony odcięciem linii odwrotu. Jedna z dywizji, dywizja 48, nie była w stanie jako zwarta jednostka wyjść z okrążenia, które się pojawiło. Pojawiło pod Mszaną i Chyrową, to już poza Galicją Zachodnią, ale tam wpadła w okrążenie. Dywizja została w większości wzięta do niewoli, a jej dowódca, którego zobaczymy na końcu, również nie zdołał tego losu uniknąć. No i następny slajd, proszę. Już wracamy do sytuacji, jaką mamy gdzieś mniej więcej w połowie kwietnia. Te jednostki po obu stronach, powiedzmy, że są o dość zbliżonych stanach, więc mamy jakiś tam stan równowagi. Żadna ze stron nie dysponuje przewagą, która by cokolwiek rokowała, ale jak zobaczymy na slajd następny, no to tu nam się pojawiają wszystkie jednostki przeniesione w drugiej połowie kwietnia na front zachodnio-galicyjski celem wykonania ofensywy majowej. Więc to wyszło niemalże jak ta legendarna falanga Mackensena, ale tak to mniej więcej wyglądało. Tak wobec osłabienia rosyjskiego frontu, tak łatwo właściwie przenosząc tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy niemieckich plus 20 kilka tysięcy żołnierzy austro-węgierskich na prawym skrzydle, dokonując pewnych roszad, zdołano zyskać na całym tym odcinku zachodnio-galicyjskim przewagę dwukrotną w piechocie, znacznie większą w artylerii i to wystarczyło. To wystarczyło, żeby po kilku miesiącach spokoju w kilka dni front rosyjski w wyniku ofensywy gorlickiej w zachodniej Galicji całkowicie się rozleciał. Dokładnie tak. I w następnym slajdzie... Ławr Korniłow, on uciekł z tej niewoli na swoje nieszczęście chyba, nie? Dwukrotnie tak, na swoje nieszczęście uciekł, ale tutaj mamy Ławra Korniłowa, który też poza zachodnią Galicją, ale jest to tak naprawdę epilog dla tych wszystkich działań. No, dowódca 48 Dywizji Piechoty, dywizja dostaje się w okrążenie pod Mszaną i Chyrowem, Korniłow ranny, kontuzjowany, próbuje się z jednym batalionem piechoty przedostać na wschód. No i to mu się nie udaje, bodajże 12 maja dostaje się do austro-węgierskiej niewoli. Tutaj do dzisiaj pokutują bardzo błędne informacje. Między innymi, że on się pod Świdnikiem, czy też Wyżnym Komarnikiem dostał do niewoli, czyli po stronie słowackiej, gdzie no, ucieczka w stronę południową z kotła pod Chyrową no, oznaczałaby chyba, że Korniłow zamierzał się przedrzeć do Serbii, bo to był najbliższy sojusznik w tamtym kierunku. To jest po prostu, to się da wychwycić w ramach prac nad OLK, popełniono błąd, zostały dwie informacje scalone jako jedna, no i taki był wynik. Korniłow dostał się najprawdopodobniej w rejonie Puław nad Wisłokiem do niewoli, pod Garnejówką i taka informacja w pierwotnych materiałach do OULK się znalazła i to jest najbardziej logiczne, to miejsce właśnie, bo to dokładnie na trasie odwrotu w kierunku wschodnim z kotła pod Mszaną i Chyrową mielibyśmy Garnejówkę. I tutaj go mamy w rozmowie z arcyksięciem Józefem, czyli dowódcą 7 Korpusu Austro-Węgierskiego. Tak, i dostał się do niewoli, uciekł z niej, no i potem skończyło się to dla niego tragicznie. Lepiej byłoby, gdyby w niej pozostał. I z mojej strony to tyle zasadniczego tekstu. Poproszę ostatni slajd, gdyby ktoś chciał zadać mi jakieś pytania, to tam się znajduje mój adres e-mail. Bardzo chętnie pomogę w kwestii dywizji, tylko temat jest na tyle rozbudowany, że trudno mi z pamięci próbować wszystko wyrecytować, co się przewinęło przez zachodnią Galicję. I tak twoja pamięć jest imponująca, jestem pod wielkim wrażeniem swobody, z jaką wymieniasz te wszystkie numery, nazwiska, daty. To tak, wbrew pozorom w okresie między Limanową a Gorlicami działo się tutaj sporo, tak? I to naprawdę sporo i to było do pewnego okresu tak bardzo dynamiczne.
później rzeczywiście taki wojna pozycyjna, tak? Na tym zasadniczo polegały jakieś drobniejsze akcje i odtwarzanie sił. Ale no właśnie, to tak jak patrzę na to, co mówiłeś, bo to sporo, nie ukrywam, było dla mnie nowych informacji, to rzeczywiście no, front zachodni, tak, 15-16 mniej więcej, tak, w ten sposób właśnie wyglądał jako korpusy, ale jako odcinkowe dowództwa, luzowanie jednostek, przerzucanie na inne zagrożone odcinki, no, po prostu właśnie w ten sposób. Tu patrzę, czy pytań jakichś nie ma, w związku z tym myślę, że już i tak przekroczyliśmy godzinę, to tutaj nie chcę cierpliwości widzów nadwyrężać, zresztą Tomek mi obiecał dwa wywiady, w związku z tym mam nadzieję, że nie zmienił zdania po tym jednym. Ja potrzebuję, tylko się muszę przygotować. No dokładnie, to musimy jeszcze chwilę odpocząć, także dziękuję Ci, Tomku, bardzo za interesujący wykład, którym ja się dowiedziałem. O właśnie, tutaj Sławomir Furgał napisał bardzo rozsądny komentarz, podpisuje się rękoma i nogami. Wiedzę, która prosi się o przelanie na papier, na przykład w Inforcie albo Tetragonie, bo Infort chyba korektę tak sobie robi, ale o tym będzie, jak skończę czytać książkę, to powiem to i owo. Ja dziękuję serdecznie, Jarku, Tobie za zaproszenie, bardzo mi przyjemnie było o tym opowiadać, dziękuję wszystkim za cierpliwość i wysłuchanie. I mam nadzieję, że będzie okazja do następnej tego typu. No będzie, tu się pojawiło pytanie, o czym będzie, zdaje się, o Bieszczadach mówiliśmy, nie? Że tak wstępnie sobie porozmawiamy. Tak, aczkolwiek jest to temat dla mnie o wiele nowszy, więc muszę przygotować się solidniej. Tutaj już na pamięć nie jestem w stanie swoją liczyć, bo takiej pamięci nie posiadam, to będzie wymagało przygotowania. No tak, także to jeszcze... Krok już w tym kierunku poczyniłem. Więc to jeszcze trochę czasu będzie, ale tutaj trzymamy Tomka za słowo. To dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie, czy to z Tomkiem, czy z jakimś innym moim gościem, bo kilku oczywiście mi się zadeklarowało, ale to nie każdy, że tak powiem, pamięta o tym, że obiecałem, już głupio po raz enty cisnąć i tak umówimy się w przyszłym tygodniu, no i tak to wygląda. Ale myślę, że kiedyś się z nimi umówię. To tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję serdecznie.